Podzwonku. Rozmowy z ciałem pedagogicznym. Dzień dobry, nazywam się Kasia Pijanowska, jestem ekspertką edukacyjną w Centrum Edukacji Obywatelskiej, a to jest podcast Podzwonku, w którym oddajemy głos osobom pracującym w szkole. Podcast powstał z potrzeby rozmowy z nauczycielami i nauczycielkami rozmowy osobistej, troskliwej i prowadzonej w przyjaznej atmosferze. Chcemy, aby był przestrzenią, w której nauczyciele i nauczycielki mogą bezpiecznie dzielić się swoim doświadczeniem pracy w szkole. Jesteśmy ciekawi, z jakimi trudnościami i wyzwaniami mierzą się na co dzień w szkole i jak sobie z nimi radzą. Naszych gości i gościnie zapytamy między innymi o to, co myślą o dzisiejszej szkole i jak się w niej czują. W trakcie każdego odcinka będziemy polecać materiały edukacyjne ze zbiorów internetowej biblioteki co. Mamy dla Was gotowe scenariusze lekcji, zapisy webinariów oraz skuteczne narzędzia, które pomogą w codziennej pracy w szkole. Możecie skorzystać z nich już teraz na stronie internetowej biblioteka.coorg.pl. Zapraszamy do wysłuchania pierwszego odcinka podcastu. Naszą rozmówczynią jest Natalia Boszczyk. Nauczycielka, psycholożka, założycielka Szkoły Dobrej Relacji, autorka poradników, które pomagają budować trwałe relacje w szkole i w domu. Temat odcinka to, jak dobrze zacząć. Nauczyciel na początku roku szkolnego. Rozmawiamy w nim o miękkim lądowaniu po wakacjach. O tym, gdzie szukać motywacji do pracy w nowym roku szkolnym, jak utrzymać motywację przez kolejne długie miesiące pracy. Gdzie w razie potrzeby szukać wsparcia i pomocy? Co zrobić, aby nie czuć się samotnym w szkole? Rozmawiamy w sierpniu, czyli w momencie, kiedy zdecydowana większość nauczycieli jest jeszcze na urlopie czyli w okresie, kiedy może odpoczywać, kiedy może cieszyć się wolnym czasem może nie myśleć o swoich pracowych obowiązkach stąd moje pytanie. Jaki jest ten powrót do pracy dla nauczyciela, nauczycielki po tak długim czasie wolnego? W ogóle pierwsza rzecz, jaka przychodzi mi do głowy, to dziękuję za dostrzeżenie, że to również dla nas, nauczycieli i nauczycielek, jest wyzwanie, czy może być to wyzwaniem. Zazwyczaj myślimy, myślimy o uczniach i wszystkie ręce na pokład, bo, bo to uczniowie mają ten, to trudne przejście. Myślimy o dzieciach, a dostrzeżenie nas, nauczycieli i nauczycielek, też jest ważne i to fajne, że od tego zaczynamy. Trudno mi powiedzieć, z czego może wynikać to, że to jest trudne, bo pewnie dla każdego z jakiegoś innego powodu. Dla każdego to będzie coś innego. Natomiast tak z własnych doświadczeń mogę powiedzieć, że dla mnie te dwa miesiące wakacji to jest konkretna wyrwa w ustalonym pewnym. Rytmie, w jakimś układzie dnia, harmonogramie, to jest też taka duża wyrwa w nawykach, które gdzieś przez rok pracy się wykształcają. Trzeba to pozmieniać i znowu wakacje to właśnie taki reset, a później wracamy. Ale uwaga, no nie wracamy do tego, co było w czerwcu, tylko to zazwyczaj są zupełnie nowe układy, ról, nowe wyzwania. Mówi się o wrześniu, że to przecież taki mały styczeń. I naprawdę wszystko układamy od nowa, i chyba to jest takie wyzwanie największe. Tak bym myślała, że, że z tego wynika to, że jest to wyzwanie, ale też, też jakaś wartość pracy w szkole. I też jak obserwuję pracę wielu nauczycieli, wieloletnią pracę w szkole, to chyba to jest taki magnes, bo my mamy co roku we wrześniu to nowe. Rozdanie. Jakby trochę zawsze wracamy do nowego miejsca, nawet nie zmieniając miejsca pracy, to, to jest to coś nowego. Myślę, że można to traktować jako jakąś wartość, jaką radość, świeżość możemy czuć właśnie tego nowego początku. Także ja, ja, ja zachęcałabym, żeby widzieć w tym nie tylko wyzwania, ale może jakąś nową szansę, ten wrzesień. Porównujesz wrzesień do stycznia, co dla mnie osobiście. Wiąże się z różnymi wyzwaniami, bo często planujemy sobie na styczeń, czyli w przypadku nauczycieli i nauczycielek na wrzesień, że ja jakaś będę, ja coś będę robić, będę dbała o siebie, będę chodziła na sporty, może będę mniej pracowała i wchodzę do szkoły tą końcówką sierpnia z takim plecakiem olbrzymich oczekiwań wobec siebie, że ja jakaś będę. Mhm. Znam to, znam to, byłam tam. <laughs> Nieraz tam byłam. Ten taki roboczy tytuł, o którym mówiłaś wcześniej, o tym miękkim lądowaniu w rok szkolny, szalenie mi się podoba, bo jest tutaj słowo miękkie. I to właśnie, o czym teraz mówisz, o tym, że chodzimy czasem do szkoły z, takim, z takimi wielkimi oczekiwaniami i też pomysłami, to ta miękkość może być dla nas takim drogowskazem, żeby to jednak, no, no właśnie, żeby nie startować z takiego wysokiego C, czyli Dać sobie czas na takie powolne wejście w sytuację, na oswojenie, no i właśnie dzięki temu ochronić się być może przed takimi nadmiernymi wymaganiami wobec siebie, ochronić się przed takim nadmiernym ciśnieniem od samego początku, I mieć taką też może gotowość na odpuszczenie, bo kiedy wchodzimy właśnie z. Takim naładowaniem, tą motywacją, tymi planami, pomysłami, to bardzo często możemy pociągnąć ludzi, naszych uczniów, uczennice, ale mi się wydaje, że no nie wszyscy będą na tym poziomie, i, i my możemy mieć poczucie, że, że ludzie, właśnie uczniowie, uczennice, czasem nasi koledzy, koleżanki z grona pedagogicznego, jakoś nam podcinają skrzydła, że oni nie mają tego zapału. I kiedy gdzieś jakoś miękko. Łagodnie, delikatnie wejdziemy w ten rok szkolny, to mam wrażenie, że, 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 że też będziemy mogli dostrzec, że ludzie mają różnie, że mogą mieć różnie, że to nie zawsze chodzi o to, żeby takim taranem energii wjechać. Ja to mówię naprawdę z własnego doświadczenia. Bo ja długo miałam takie, takie określenie w jednej ze szkół kolega, powiedział, że jestem PGE, czyli petarda gorącego entuzjazmu, że ja właśnie takim, taką lokomotywą wjeżdżałam w wrzesień. No ale wiem z doświadczenia, że, że z tego stanu jest bardzo blisko do takiej odwrotności, czyli do wypalenia. I dlatego, gdzie ja widzę większą wartość, żeby ten mały styczeń, wrzesień traktować spokojnie, to też robi miejsce takie spokojne wejście w ten wrzesień na. Przyglądanie się na przyglądanie się naszym uczniom, na poznawanie ich, dowiadywanie się, jakie mają potrzeby. I mówię to zarówno jako wychowawczyni, jak i nauczycielka przedmiotu, włączanie takiego trybu ciekawości wobec uczniów, uczennic, ale też wobec rodziców, których poznajemy często. Nasi uczniowie w ogóle po dwóch miesiącach wakacji przychodzą czasem zupełnie odmienieni, są praktycznie czasem zupełnie innymi ludźmi. Ten rozwój w wieku dziecięcym, a później nastoletnim, następuje bardzo szybko. I naprawdę taki tryb spokojnej uważności, takiej ciekawości. Myślę, że on bardziej nas wspiera w tym wejściu w nowy rok szkolny niż taka właśnie fajerwerki i petarda. Ale też nie chcę oceniać tego, bo tak jak mówię. Przez wiele lat ja z ogromnym entuzjazmem wchodziłam w rok szkolny. Ja nie mogę powiedzieć, żebym teraz wchodziła bez entuzjazmu, absolutnie nie, ale z dużo większą spokojnością i łagodnością. Natalio, a co w sytuacji, kiedy mi się po prostu nie chce? Jest mi dobrze na hamaku, jest mi dobrze z rozwojową książką, wstaję odrobinę później, mam czas dla siebie, nie chce mi się. I. Też nie wiem, czy nauczycielki i nauczyciele mają odwagę, i o to pytam ciebie, powiedzieć głośno, nie chcę mi się, potrzebuję jeszcze odpoczynku. Co wtedy? Oczywiście, że są tacy nauczyciele, którzy dokładnie tak jak mówisz, czują się zniechęceni, niezmotywowani. Myślę sobie, z czego taki stan może wynikać, bo motywacja, no, ja mam wrażenie, że ona jest bardzo taką, to jest takie hasło, mit. Ach, nie mam motywacji. Moi uczniowie nie mają motywacji, ja nie mam motywacji. Motywacja nie jest konieczna do działania, do podejmowania wysiłku, wyzwań. Po prostu wysiłek się podejmuje i z nim przychodzi motywacja. Z działaniem i z aktywnością przychodzi motywacja. My bardzo często robimy taki błąd, że my czekamy na to, aż otworzy się niebo, palec Boże się wysunie, dotknie nas tą ręką motywacji i my ruszymy z entuzjazmem. A to czasem należy podjąć aktywność i ta motywacja gdzieś się pojawi. W związku z tym, że tak mitologizujemy motywację, oczekujemy, to też bardzo często nie dajemy sobie prawa, żeby być niezmotywowanym. Właśnie wydaje nam się, że ten stan idealny to jest właśnie ten stan energii, motywacji, a czasem my możemy coś wykonywać z większym spokojem, właśnie bez szczególnej energii, bez takiej maksymalnej motywacji. A jak mówię, że zastanawiam się, z czego może wynikać taki stan, gdzie ktoś. A nawet a takie wiadomości dostaję, nawet niedawno dostałam wiadomość, nauczycielka pisarza obudziła się po prostu, zlana potem, bo przypomniała jej się szkoła. Przypomniało jej się, że wejdzie to codzienna szkolna walcem i po prostu <noise> znikną te, te spokojne dni, ten hamak, o którym mówisz, to późne wstawanie z łóżka. Ja ze własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że jeśli tak jest po dwóch miesiącach wakacji, to znaczy, że człowiek bardzo długo nie dawał sobie prawa do odpoczynku. Albo właśnie, że jego 10 miesięcy w szkole to jest szalony maraton, ale taki sprinto-maraton jednak bym powiedziała. I to chyba jakoś czytałabym jako sygnał, że nasze ciało czy, czy nasza psychika być może też woła o to, że tyle lat zajeżdżania się no, nie, nie znika to zmęczenie. Tak? Te skutki tego zajeżdżania się nie znikają e, przez dwa miesiące. Trudno tutaj radzić coś w tej sytuacji. Ja myślę, że, że jeśli to dostrzeżemy, to to już jest bardzo, bardzo dużo, żeby dostrzec właśnie to takie chroniczne zmęczenie, które nam towarzyszyło. Natomiast myślę też, że no, motywacja bierze się z, i z działania, ale też z takiego regularnego dbania o siebie. Czyli jeżeli my gdzieś nie pomyślimy o tych wakacjach w kategoriach no teraz wszystko się skończy i no właśnie ja muszę przejść do takiego Magadonu, tak jak Natalia de Barbaro w swojej nowej książce używa tego określenia, tego biegu szkolnego, tylko gdzieś postaramy się, żeby trochę tych wakacji przeciągnąć do roku szkolnego, to okaże się, że, że, że tak jak mówię, ta motywacja nie będzie hiperpotrzebna. Jak myślę o miękkim lądowaniu, to tutaj jest hasło lądowania. No tak jakbyśmy gdzieś szybowali w wakacje, a teraz lądujemy już teraz przy ziemi ta orka na ugorze. Mam taką dużą niezgodę na to, żeby tak to ujmować. Ja bym powiedziała, że to jest jakieś międzylądowanie, podczas którego my się musimy przygotować na dużo dłuższy lot. Tak jak mówię, nie sprint, a maraton. No i gdzieś my musimy o pewne takie podstawowe rzeczy dbać, czyli no, wypracować nawyki dbania o siebie i regeneracji w, no, w ciągu roku szkolnego. I, i, I zadbać o to, żeby te wakacje w cudzysłowie się nie kończyły, żeby te wakacje trwały, trwały cały rok, trochę tak, oczywiście mówię w przenośnym i metaforycznym znaczeniu, ale coś z tej lekkości, z tego spokoju, z tego relaksu my musimy wciągać do naszej szkolnej rzeczywistości, nie da się 10 miesięcy pracować, jeśli o to nie będziemy dbać. Natalio, często w teoriach na temat dobrostanu mówi się o takim pojęciu jak middle chill, czyli częsty odpoczynek w takich małych porcjach. Nauczyciele dostają wielką porcję, z którą całkiem chyba dobrze sobie radzą, znaczy właśnie odpoczywają w wakacje. Czy nauczyciele, nauczycielki mogą taki mały odpoczynek właśnie łapać w trakcie roku szkolnego? Jak, jak o to zadbać, żeby. Tą namiastkę wakacji przenosić sobie na rok szkolny. To się już bardzo mocno zmienia. Jak mówisz o tym, że, że, że no, nauczyciele nawet sobie radzą z tym właśnie wielkim kawałem 10 miesięcy w szkole. To się powoli zmienia i nauczyciele wiedzą, że nie, nie jest konieczne radzić sobie tak właśnie na, pełnym, na, na, na pełnej petardzie, że tak powiem, przez 10 miesięcy. Coraz więcej osób mówi o tym, że dba o siebie, że świadomie dba o siebie, że traktuje to resetowanie własnej głowy, dbanie o własne ciało, o, o podstawowe takie nawyki związane z jedzeniem, z ruchem. Nauczyciele coraz częściej wiedzą, że, że to jest ich obowiązek, w cudzysłowie obowiązek, przyjemny właśnie ten, który ma nas resetować i, i ta regeneracja, takie ja pisałam kiedyś w, w dobrych relacjach w szkole, pisałam za Miłoszem Brzezińskim o obijaniu się w pracy. W przypadku nauczyciela to jest absolutnie obowiązek. I, I to po dzwonku, i, i, i przed dzwonkiem, i w trakcie lekcji. Ja bym powiedziała, że nawet to 45 minut w klasie potrafię tak zaaranżować, z myślą o tym, żeby mi samej było dobrze w tej sytuacji. Żeby, żebym ja sama się dobrze czuła, ja potrafię to tak zaaranżować, to są małe rzeczy i jak ja bym je teraz wymieniała, co ja robię, z jednej strony podejrzewam, że mogłoby to otworzyć niektórym oczy, z drugiej strony to by brzmiało banalnie, no bo taką bardzo ważną dla mnie kwestią jest dobra kawa, z którą ja przychodzę do sali. I to może wydać się banalne i można obśmiać, ale to jest jeden z malutkich tych mikro, właśnie elementów, które ja wprowadzam do swojej rzeczywistości, z rzeczywistości lekcji, a ja mam jeszcze przerwę. Ja mam również okienko. Ja mam również popołudnie, które no właśnie służy temu, żeby mia ja zresetowała się i wróciła następnego dnia z energią do szkoły. Więc tych mikroprzerw i, i dbania o siebie bez przerw w szkole, w klasie, w rzeczywistości szkolnej, no one muszą być. To jest absolutnie podstawa, żeby wytrwać te 10 e, miesięcy. Słowo wytrwać też mi się trochę nie podoba. Ja bym chciała, żebyśmy mieli i zabawę, i lekkość, i przyjemność z tego bycia w szkole. I właśnie to wszystko, o czym mówię, zbliża nas do tego stanu. Ja nie powiem, że to są, to jest, to są złote rady, które należy zastosować i oczywiście wszystko się będzie idealnie, ale na pewno to są jakieś kroki, które w swojej rzeczywistości warto sprawdzać i szukać tego, co nas zregeneruje. Co nas bo bez tego nie ma dobrego nauczania i budowania w szkole relacji. Słyszę, jak podkreślasz słowa, których używam, że wytrwać w szkole. Przypilnowałam się, nie użyłam słowa wakacje, tylko rozmawiamy o urlopie. Mam poczucie, że też język, jakiego używamy, żeby określać nasze nauczycielskie stany, naszą pracę, nasze relacje w szkole, bardzo też wpływa na to, jak sami się w tej pracy czujemy, bo jeśli no ja to nazwałam przetrwać 10 miesięcy, to. Tak jak teraz ty to podkreślasz, przetrwać, to ja już się boję, jakbym musiała pójść do szkoły na 10 miesięcy. Trochę właśnie jak obóz przetrwania. Dziękuję ci za to, że to mówisz, bo mam nadzieję, że to jest pewne odczarowanie, że nauczyciele, nauczycielki, którzy nas słuchają, będą też zastanawiać się, jakich słów używają na określenie swojej pracy, na określenie swojej przerwy od pracy, czyli zasłużonego urlopu. Przecież wszyscy pracownicy mają urlopy. I myślę, że to ważne, żeby mówić o tym, że nauczyciel po prostu idzie na urlop, że to nie są wakacje. Hmm. Słowa kształtują bardzo silnie nasze przekonania, nasze patrzenie na rzeczywistość. Ja mam taki odruch, jak dostałam od Ciebie ten pomysł, miękkie lądowanie w nowy rok szkolny i nie wiem, czy zauważyłaś, że kiedy napisałaś do mnie wiadomość, nie napisałaś miękkie lądowanie, tylko słownik zmienił to na miękkie ładowanie. I Specjalnie o tym mówię, żeby podkreślić, że zainspirowało mnie zarówno słowo miękkie, jak i lądowanie, jak i ładowanie. Właśnie te słowa kształtują nasze myślenie o nas samych i o tym, co nas w szkole czeka. Ta miękkość mnie po prostu bardzo zainspirowała. Wręcz myślę, że to może być dla mnie takie hasło na, na ten wrzesień. To ładowanie ład baterii, to takie myślenie o tym, żeby. Tej naszej baterii psychicznej nie wyładować, tak jak my nie, nie pozwalamy, żeby ta komórka do zera zeszła, tak jak dbamy o to, zwłaszcza podczas urlopu, żeby w baku było paliwo, i nie pozwalamy do tego, żeby zupełnie nic nie było w tym baku, to tak samo z naszymi emocjonalnymi, psychicznymi akumulatorami bateriami też to ładowanie jest takie ważne i powinniśmy pamiętać o tym. Mi jeszcze przyszło do głowy, jak bawiłam się tymi słowami, miękkie lądowanie, o procedurze lądowania. Chciałabym o tym powiedzieć, bo myślę, że może to też jakoś zainspirować słuchaczy i słuchaczki. Pilot, żeby bezpiecznie wylądować, uczy się procedury lądowania. I tak jak to w lotnictwie, wiemy, że mamy checklisty, które pilot musi odhaczyć. Tak? Procedura startu, procedura lądowania. Ja myślę, że, że koniec sierpnia to jest taki fajny moment, żeby się zastanowić, czy my taką Procedurę lądowania w Nowy Rok Szkolny mamy. Czy my wiemy, jakie my musimy sobie z łagodnością, spokojnie, nie agresywnie wobec siebie i nie dokładając sobie, tylko właśnie spokojnie, czy mamy te punkty do odhaczenia, żeby to lądowanie było bezpieczne? W jaki sposób my możemy zadbać o to, żeby to lądowanie w Nowy Rok Szkolny nie było awaryjnym lądowaniem? Co będzie nam służyło, żeby właśnie spokojnie, z, taki, z takim czasem na oswojenie wejść? To nigdy nie będzie idealne, no bo no, no, już nawet to, jak bardzo zmieniają się nasze doznania zmysłowe, ktoś napisał u mnie na, na, na profilu, że przeraża go ten hałas, który w szkole się pojawi. Teraz żyjemy w jakiejś ciszy, można powiedzieć, tak to przeciwstawić i tutaj ten hałas szkolny. Także to będzie oczywiście zawsze takie, taka dość wyraźna zmiana, ale jednak możemy pewne rzeczy zrobić, a przynajmniej zastanowić się, co by nam służyło, żeby to lądowanie było spokojne i właśnie miękkie, i nie takie awaryjne. I takie jedno słowo właśnie: lądowanie, miękkie lądowanie gdzieś może nas zainspirować, gdzieś przypominać nam o tym, żeby z, tą, z tym spokojem wchodzić w nowy rok. Natalio, a co byś na takim manualu dla nauczyciela umieściła? Ja znowu mogę powiedzieć, co gdzieś mnie wspiera. I tak jak to wielokrotnie pisałam, to jest zadanie do odrobienia dla każdego nauczyciela: znaleźć te rzeczy, które jego wspierają. I ja gdzieś bym powiedziała, że wyjście od dobrego kontaktu z sobą, dostrzeganie siebie. Co czuję, jak się czuję, co czuje moje ciało, co się ze mną dzieje i takie przyglądanie się temu wszystkiemu bez ocen, bo mamy skłonność do oceniania. Bardzo często mówi się, że na tym polega nasz zawód, nie wiem, czy na tym mój zawód polega. Ja, ja nie utożsamiam bycia nauczycielem z ocenianiem, natomiast wobec siebie już absolutnie staram się nie stosować ocen, patrzeć na siebie z akceptacją, przyglądać się temu, co jest we mnie, zadawać sobie sporo pytań. Co jest dla mnie ważne, co lubię? co jest przyjemne. Stworzenie sobie takiej w ogóle konstytucji. No, w z niezbędniku nauczyciela pisałam o tym, że warto, żeby każdy nauczyciel miał taki, taką konstytucję, co jest dla mnie ważne, co jest istotne, czego ja chcę po to, żeby wracać do niej. Nie po to, żeby jej łamanie w rzeczywistości szkolnej wiem, egzekwować od siebie agresywnie, ale żeby taką konstytucję sobie stworzyć, żeby ona była dla nas trochę latarnią taką. I to jest, myślę, dobry czas, koniec urlopu, na odpowiedzenie sobie na takie pytania: jak ma wyglądać mój rok szkolny? Jak mają wyglądać relacje z uczniami, uczennicami? Czego ja chcę? Czego chcę więcej? Czego nie chcę? Takie łagodne rozmawianie ze sobą, trochę jak z przyjacielem, jak z koleżanką pełne troski, takiej empatii to jest właśnie chyba coś, co, co ja bym umieściła w takiej instrukcji dla nauczyciela. Ja jeszcze. Staram się bardzo świadomie przeżywać różne momenty swojego życia, zwłaszcza te przyjemne, miłe. I dawno temu, jeszcze podczas jakichś praktyk na dziennych oddziałach psychiatrycznych, na studiach psychologicznych, pamiętam, że gdzieś pojawiło się takie określenie, żeby mieć swój mały skarbiec wzruszeń i zachwytów, taki skarbiec wzruszeń, w którym się znajdują wszystkie te wspaniałe momenty mijającego urlopu, na przykład. Ale w ogóle takie budujące nas momenty, takie, takie niesamowicie muskrzydające nas, i żeby do niego sięgać, po prostu żeby go mieć na podrędziu. Momenta, kiedy jest nam bardzo trudno, jesteśmy sfrustrowani, źli. I takie momenty mogą przyjść już we wrześniu, w rzeczywistości szkolnej. To żeby pamiętać, że są też te dobre momenty, właśnie, że życie nie składa się tylko z tego znoju, udręki, ale że też świeci słońce. I właśnie takie te skarbczyki, te spiżarnie wzruszeń ja lubię mieć pod ręką, i myślę, że tak bym gdzieś chciała pamiętać o nich, zwłaszcza na początku. To też w taki sposób mam wrażenie, żeby nie, nie stawiać tej takiej granicy: wakacje, urlop, a rok szkolny. Tylko mięciutko z międzylądowaniem przejść i zaciągnąć jak najwięcej tego wszystkiego, co nas wspiera, do naszej szkolnej rzeczywistości. Przywołałaś szkołę dobrej relacji powiedziałaś też o pokoju nauczycielskim, który może być trudnym spotkaniem z innymi nauczycielami, nauczycielkami nie tylko po urlopie, ale w ogóle, to ja bym cię chciała zapytać o to, co nas wzmacnia. Jak o te relacje w szkole, takie wzmacniające, zadbać, bo to nowy, mały styczeń, nowy początek, wrzesień, może warto przyjrzeć się temu, co w tych szkolnych relacjach jest, a co może być inaczej może lepiej, może wygodniej dla nas? Trochę odpowiedziałaś tymi pytaniami. Warto sobie te pytania zadać. To po pierwsze. To się wytnie, to się wytnie. Ale dlaczego to właśnie fajne? Myślę, że taka rzecz, która w ogóle kojarzy mi się gdzieś z trudnymi momentami, wyzwaniami w szkole, to ja coraz częściej odkrywam, że sposobem na radzenie sobie z nimi jest. Radzenie sobie z kimś jeszcze z nimi. Znaczy, dzielenie się tymi trudnymi momentami. Jak myślę o procedurze lądowania, co by mogło się w takiej instrukcji lądowania znaleźć dla nauczyciela, to otwórz się na innych ludzi. Otwórz się na tych, którzy przeżywają to samo. Znajdź tych ludzi, którzy, którzy są w tej samej sytuacji. No i oczywiście, tutaj, tak jak powiedziałaś, to spotkanie w pokoju nauczycielskim po urlopie to nie zawsze jest doświadczenie wzmacniające i co zrobić, żeby tak nie było. No, ja trochę przewrotnie lubię zawsze powiedzieć, no, może nie, nie a, a co jeśli to nie będzie wzmacniające doświadczenie, tylko no, chciałabym trochę tak odczarować to. No tak, to może nie być wzmacniające doświadczenie, bo też czy my y, musimy oczek oczekiwać, że... To bycie w tym gronie zawsze musi być, nie wiem, takim doświadczeniem bliskości, zaufania, szczerości. Ja to chciałabym odczarowywać, chciałabym pokazywać, że my możemy pracować w szkole nie na kontrze do wszystkich, absolutnie nie. I wiem doskonale, jak trudne może być ży życie w taki z ludźmi, z którymi my mamy złe relacje, ale, ale chcę też odczarować taki drugi biegun, że nam się wydaje, że no, no, to grono pedagogiczne to ma być. Jedna wielka rodzina w uścisku, tańcu, bujamy się przez 10 miesięcy, mamy dla siebie tylko uśmiech, tylko życzliwość. Przychodzimy z różnymi przygodami na zapleczu naszym i różnie się nam dzieje i różne mamy sposoby komunikowania się, i zaakceptujmy to, że czasem może być trudno czasem słońce, czasem deszcz. Ludzie mają różnie i, i, i bierzmy to pod uwagę. Natomiast absolutnie, oczywiście, że będę za tym właśnie wychodzeniem do ludzi, przede wszystkim zatrzymywaniem się i dostrzeganiem ludzi. Ja gdzieś podczas rozmów bardzo lubię skręcać, nawet użyłam takiego określenia skręcać w kierunku kręgu. To znaczy, krąg to jest taka znana pewnie każdemu nauczycielowi no, forma pracy podczas szkolenia różnych warsztatów, gdzie siedzimy w kręgu i dzielimy się. No przez nauczycieli ambiwalentnie odbierana mam wrażenie. Różnie tu oceniają krąg, no bo to jest tak, taka przestrzeń, w której z takich określeń ogólnych, ogólników, bo każdy, bo nikt, bo zawsze, bo ludzie, bo uczniowie, bo uczennicy, bo inni nauczyciele schodzimy na poziom, ja mam takie doświadczenie, że bo ja mam tak, że bo ja widzę to także. Czyli mówimy subiektywnie, mówimy z własnego punktu widzenia. Dzielimy się kawałkiem swojej rzeczywistości. I jak ja mówię, że lubię w rozmowach, tych szkolnych rozmowach jak najczęściej skręcać w kierunku kręgu, to mam na myśli to, żeby jak najczęściej z takich ogólników, z takich rozmów, no właśnie o wszystkim i o niczym skręcać w kierunku osobistych doświadczeń i mówienia ze swojej perspektywy. Oczywiście, nie zawsze ja mam gotowość. Nie zawsze mój rozmówca ma na to gotowość, a zatem łagodnie i z uważnością. Ale jednak mam wrażenie, że te relacje stają się dużo bogatsze, jak dochodzi do, takich, do takiego dostrzegania się nawzajem. Ja bym też powiedziała, że słuchanie drugiego człowieka bo mówię o omówieniu, o skręcaniu w takie osobiste doświadczenia ale słuchanie też z taką empatią, bez ocen z dużą ciekawością, z akceptacją też, że ludzie mają bardzo różnie. I takiego nie, nie przyklejania takiej, takiej etykietki dobre-złe. Dobrze robi, źle robi. Jest taki, owaki. Tylko właśnie w takiej byciu w ciągłym, w ciągłej ciekawości kolegi, koleżanki z pracy. A na to wszystko ja podkreślam, że ludzi, ludzie są nie tylko w szkole. Że my możemy mieć bufor zewnętrzny. I bardzo mnie cieszy, jak widzę, jaka Społeczność się tworzy też wokół i szkoły, i dobrej relacji, ale widzę mnóstwo wspaniałych profili edukatorów, edukatorek, nauczycieli, nauczycielek, którzy budują świetne, wspierające się społeczności w internecie. Wydaje się, ludzi, którzy nigdy się nie widzieli, nie spotkali, a jednak są dla siebie wspaniałym wsparciem. Ja wiele osób w ten sposób poznałam i zdarza się, że dzielę się pewnymi doświadczeniami szkolnymi. Wcale nie z moimi. Kolegami, koleżankami z pracy, ale z kimś zupełnie w cudzysłowie obcym z internetu. I otrzymuje wsparcie. To jest właśnie piękne. Także pamiętajmy o tym buforze zewnętrznym, żeby go mieć. Wylądowałyśmy. Jest miękko, nie było żadnych światełek awaryjnych. Chcę szukać inspiracji, do prowadzenia zajęć, bo tu też mam wrażenie, że to jest takie źródełko, które się może wyczerpywać, i jednocześnie może być dla nas jakimś obciążeniem bo ja jestem przygotowana, jestem w pracy, jestem w pełnej gotowości, ale co też mnie wzmocni w takim poszukiwaniu inspiracji do prowadzenia moich lekcji? Zastanawiam się, skąd wynika moje takie wahanie tutaj i przychodzi mi do głowy, czy nauczyciele mają naprawdę problem z tym, żeby znaleźć sobie źródła inspiracji, tego no właśnie, gdzie, gdzie takie świeże inspiracje mogą znaleźć. Obserwowanie chociażby profilu Centrum Edukacji Obywatelskiej, dla mnie to jest kopalnia wiedzy i inspiracji, więc tutaj mogę śmiało zareklamować, ale to nie jedyny portal, gdzie my spotykamy mnóstwo inspiracji ciekawych. Internet kipi w tej chwili od y, takich miejsc. Pytanie, czy y, no, ja żyję w jakiejś bańce i mam takie poczucie, że tego jest sporo. Wydaje mi się, jak kontaktuję się z nauczycielami, że nauczyciele narzekają w tej chwili na coś jednak innego. Bardzo często na to przeładowanie informacjami, na, na, narzekają na ten zalew inspiracji. Oczywiście bardzo często mają problem, co wybrać, bo no nie, nie, każdy, nie każda publikacja internetowa jest tak samo wartościowa. Natomiast z moich rozmów z nauczycielami wynika, że gdzieś mają nawet spisane, pozapisywane takie miejsca, do których zaglądają, ale skarżą się raczej na to, że mm, zamiast działać i zamiast y, no właśnie sprawdzać różne rozwiązania z uczniami, uczennicami, to gdzieś tworzą jakieś e, wspaniałe foldery ze scenariuszami lekcji, z jakimiś mm, rozwiązaniami, których nigdy nie zastosowali, no bo właśnie jest tego tyle, że to, to uczenie się i ten czas na rozwoju, który przecież może, czas rozwoju, który może, może być fajnym sposobem nadbania o siebie, wręcz trochę tak jakby strzelamy sobie w kolano ten sposób, czyli jest bezustanne inspirowanie się I ja to nazywam trochę takim ćpaniem wiedzy, a nie ma tego działania, tego co Przynosiłby największą z tego wszystkiego satysfakcję, jak widzimy, sprawczość i wpływ gdzieś na rzeczywistość. Ale absolutnie te, te, te świeże inspiracje są konieczne. Ja bym też, jak jesteśmy zmęczeni z informacji z internetu, to ja bym zachęcała do takiego otwierania się na siebie nawzajem w szkolnej rzeczywistości. Odpytywania, jak ktoś coś robi. Jeśli my coś znaleźliśmy i robimy coś dobrze, dzielenia się tym, rozsyłania sobie wartościowych materiałów, które gdzieś darmowo zdobyliśmy, udało nam się pobrać. Ja oczywiście zachęcam do zapraszania się nawzajem, na lekcje, ile, ile dobra płynie. Z takiego obserwowania własnych lekcji, to nawet nie, nie swojego przedmiotu. Często takie odwiedziny w, w ramach zupełnie odległych gdzieś połączeń, jakichś przedmiotowych, są bardzo ciekawe. Tu wchodzi ogromny problem tego, że my, no, po pierwsze, nie czujemy się zbyt pewnie, a jeśli czujemy się pewnie, to żeby takie spotkania też miały nam coś dawać, warto, żeby umieć rozmawiać o tym, co widzieliśmy, co się zadziało. Czyli no, żebyśmy mieli umiejętności dawania informacji zwrotnej i uwaga, przejmowania informacji zwrotnej, bo to też jest umiejętność, żeby umieć informację zwrotną przyjmować i nad nią pracować i nad nią się pochylać i wykorzystywać informację zwrotną później do dalszego rozwoju. To jest ogromny temat, ale myślę, że jak pytasz mnie o świeże inspiracje, skąd czerpać, to mam wrażenie, że często my nie doceniamy tego, co jest blisko nas w gronie pedagogicznym, co robią nasi koledzy i koleżanki i zachęcam, żeby takie takie wycieczki do siebie z pytaniami, z, z ciekawością podejmować. Natalio, pas startowy przed nami, wysunięte podwozie. Mówiłyśmy o tym, że inspirować się można wzajemnie. Warto zwracać się do swoich koleżanek i kolegów w pokoju nauczycielskim, może w przestrzeni internetowego pokoju nauczycielskiego i wspólnie czerpać od siebie wzajemnie inspiracje. Zarówno te dobrostanowe inspiracje, ale również te, nauczycielskie, edukacyjne inspiracje. Tak, tak, bardzo fajnie, że podkreślasz, że to inspirowanie nie dotyczy tylko lekcji, tylko właśnie też różnych technik dbania o siebie. Ja uważam, że katalog takich sposobów na dbanie o siebie należy ciągle rozszerzać, ciągle rozbudowywać i pytać się nawzajem właśnie, a, a, jak, a jak ty sobie radzisz, jak masz taki trudny dzień. E nie doceniamy tego, co wokół nas tak najbliżej. No, bardzo często w naszym gronie pedagogicznym są ludzie, którzy robią Ciekawe rzeczy i wiemy o tym, a bardzo często są tacy ludzie, którzy robią ciekawe, inspirujące rzeczy na lekcjach, na przerwach, a, a czasem o tym w ogóle nie wiemy. Dlatego tak ważne, żeby się zatrzymywać i dostrzegać ludzi, interesować się nimi, włączać ten tryb ciekawości. I myślę, że no jest to absolutnie wspaniały sposób na budowanie relacji. Tylko pamiętajmy, że to musimy szanować to, że nie każdy ma taką samą gotowość dawania, inspirowania innych, dzielenia się. My czasem też nie mamy takiej gotowości, nie czujemy, żebyśmy mieli zasoby tutaj dużo życzliwości uważności na siebie też jest potrzebne w tym tańcu. Ja to nazywam taniec dawania i brania w szkole, w gronie pedagogicznym. Należy zawsze z uważnością i życzliwością do siebie podchodzić. Natalio, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, za poświęcony czas, za manual nauczycielski, który pozwoli nam w spokoju i w olbrzymiej życzliwości wylądować w nowym roku szkolnym. Dzięki Wszystkich, którzy nas słuchają, nauczycieli i nauczycielki, zachęcam do kontaktu z nami, do pisania na adres mailowy podcast co czujecie po tym pierwszym spotkaniu? Jak wam było w rozmowie z Natalią Boszczyk, wspaniałą nauczycielką, psycholożką, założycielką bloga Szkoła Dobrej Relacji, autorką dwóch doskonałych poradników dla nauczycieli i nauczycielek, która dzisiaj była naszą gościnią i opowiadała o swoim miękkim lądowaniu w nowy rok szkolny? Scenariusz i prowadzenie: Kasia Pijanowska. Produkcja: Ola Rzaczek Świstak. Wsparcie projektu i promocja: Bartosz Marzec. Realizacja Grzegorz Szleczkowski Studio Pod Dębem. Podcast Pod Dzwonku powstaje w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jesteśmy największą w Polsce edukacyjną organizacją pożytku publicznego. Proponujemy nauczycielom i nauczycielkom nowe metody nauczania. Pomagamy podejmować z uczniami i uczennicami ważne społecznie tematy. Nasze rozwiązania opieramy na prawie 30-letnim doświadczeniu, wiedzy eksperckiej i współpracy z praktykami. Ze wsparcia naszego zespołu korzysta rocznie około 40 tysięcy nauczycieli oraz dyrektorów w sprawie 10 tysięcy szkół z całej Polski. Prowadzimy akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli oraz wydawnictwo. Właśnie otworzyliśmy rekrutację do bezpłatnych projektów dla nauczycieli i nauczycielek. Wejdź na coorg.pl i zapisz się już dziś. Kolejny odcinek podcastu już wkrótce.